Cześć, witam serdecznie, z tej strony kończy się Marek Puma 77 czy 7, jak sam w końcu. W nowej grze, w próbie trzeciej nagrania. Pierwsza próba z tutorialem, czyli z nauką, weszła mi super i powiem Wam tak, że jest ładnie przygotowane, jeżeli chodzi o poznanie opcji, możliwości swojego gracza, w zależności od umiejętności, które on sam posiada lub zdobył na mapie. Każde level up, czyli upgrade'owanie, jest tutaj na wiele sposobów, które można doświadczyć na mapie tuż po wylądowaniu, i one są przeważnie, te upy są zaznaczone na żółto. Oczywiście zaznaczam, że wygrać, a raczej chyba nie wygram, bo mi się za pierwszym razem poszczęściło, co Wam pokażę w tym materiale. Teraz to już jest coraz ciężej. Po prostu miałem fuksa za pierwszym razem, jako że pierwszy raz grałem. I tradycyjnie wchodzę do gry. Play brak. Zmarszczam nazwę. Jeżeli komuś to nie odpowiada, to sorry, Winnetu. Bardzo mi przykro, że tobie to nie gra i w ogóle. Okej. Mamy czwarty level postaci. Tutaj możemy sobie wybrać tutorial. To jest kreatyw, coś w rodzaju kreatywu. Ja biorę sobie. Nie wiem, pokazać, pokażę, no tą praktykę. To jest na zasadzie takiej, że powiedzmy sobie, wybierasz umiejętności, lodowa, dajesz tą pinułę i znajdujesz się na mapie ćwiczebnej, gdzie po prostu są postawione postacie i masz do wyboru, do koloru, środkową moc. Powiedzmy, że sobie weźmiemy tą goldową. Okej, i teraz shift, nie? Jak się naładują. Zobaczcie się, teraz co się tu dzieje. Czyli przemieszcza się trochę szybciej. Potem są butelki obronne i butelki życia, czyli tu mamy też pasy, no, pojemniczki, potem pasy i obuwie. To jest nasz sprzęt ochronny, że tak powiem, postaci. Tu jeszcze możemy, tu gdzieś powinny być teoretycznie potki, no nie? No, czyli to jest po prostu mapa ćwiczebna, no nie? Tu sam możesz wejść w kilku chyba, jak mnie mam, i po prostu popróbować, co jest trąfem. Ale najlepsza akcja się dzieje do menu właśnie na po tutorialu na Battle Royale. Ja biorę solówkę. Moja trzecia gra. Moje osiągnięcia, prawda? Mamy też. Tylko. Talent, czyli w sumie to wszystko, co na razie mam. Friends, czyli gra jest multiplayerowa. Tradycyjnie sklepik. Za goldy można sobie dokupować ładniejsze postacie. Nie mam, więc
sobie daruję, polecimy. Czyli sołówkę. Ja to wolę dwa razy sprawdzić, bo taką mam naturę. Uderzenie ziemią, piorunem, ogień. A weźmy sobie ogień. Okej. Bo ogień nie grałem. Czyli po prostu będziemy prać przeciwnika ogniem. Możemy mieć na dwóch rękach, jak widzimy, mocę uderzeniową. Czyli tutaj nie ma karabinów, nie ma broni krótkiej, nie ma typowych granatów. Rozbiegówka jest podobnie jak w każdym tutorialach, znaczy w baterialach, przepraszam, zrobiona, że możemy sobie tutaj przez tą chwilę, kiedy zegar daje, albo to są zaznaczone jeszcze strefy. Okej. O, coś dziwnego. Są, dobra. My będziemy chcieli tutaj. Ale dobra, my sobie wylądujemy tutaj. To jest łakomy kąsek, to są te kółka gwiazdki, bym powiedział. Tradycyjnie, no, po dwóch stronach mamy rozłożone moce, no nie? Jakość. Okej, wylądowaliśmy. No i mamy coś, obuwie, no nie? Kotkę leczeniową. Pierwszy ekwipunek niebieski, torebkę. Dobra. Do tego będziemy mogli. Coś tu jeszcze mamy. Aha, dobra. Super. Tarcza, czyli obrona, ten niebieski pasek na górze. Druga rękawica, czyli drugi strzał. Okej. Co to jeszcze będziemy mieć? Inna rękawica i obrona. Wszystkich mocy nie okiełznałem i jak będę miał przegraną. Aha, tutaj jest zmiana rękawic. Leczenie. Okej. Dobra. Ciekawego będzie na tej wieży. Nie. Level. Nie mamy środkowej mocy, więc nam trochę trudno, ale trudno się ma. Także ja nie liczę na wygraną w tym momencie. Okej.
Mamy gościa albo panienkę. Pioruny, czy ona, nieważne. Nie mamy środkowej mocy, przez to jest, będziemy słabsi od pozostałych. Okej. Okay. Mamy lepszy pas, plus 60. Rękawice. O, lepsze uderzenie. Okay. No, wiadomo, dobre skompletowanie i mamy mecz wygrany. O, mamy środkową moc. Czyli shift. Level górę. Aha, tam mamy to miejsce gwiazdkowe. Wow, to jest piękne. No i pochłoną nam. No i nas pignął, no. Trudno. Trudno się mówi. No pa pa, ha 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 ha. Dobrze, niech będzie. Pokonał nas. I trudno się mówi, albo ona. Spróbujemy jeszcze raz. To będzie ostatni raz w tym momencie, szczerze mówiąc. To nagranie umieścił jeszcze dzisiaj, a więc... Hmm.
podstawowe umiejętności, bo one się przydadzą na polu walki. Jak ktoś ma to podrobione, no to wiadomo, że będzie jeszcze lepszy, no nie? Ale... No ale, ale bez treningu nie ma dobrej zabawy, więc jeżeli ktoś potrenuje, to jeszcze nie będzie wygrywał. Tu mi jeszcze nie było. Wow. Okay. Druga rękawica. Którą wybrać? Chyba sobie weźmiemy tą. Chyba, że już mamy. No to wychodzi, że nie mogę podebrać ręki. Co mamy? Nie był głupi pomysł, żeby lądować. Tam piga. A to jest punkt, któryśmy... Aha, dobra, to już wiemy, co to jest. To jest znaczenie na mapie. Okej. No nieźle. Dobra, idźmy do strefy, bo przecież tak nie mam drugiej rękawicy. Tutaj nikogo nie ma. Ale może jakieś dodatkowe moce załapiemy. Tu już to ktoś był. To już jest wybrane. Nie mamy co liczyć nawet na to, że coś będzie ciekawego.
Ja to nie wiem. Halo. Skubany, ale dał nam. Może się uda nam zebrać z tego przedmiotu. Ale ja się z sali mam. Okej. Skrzydła. Buty. I moc. Przerania. Okej. Słyszymy, że coś ostro napiera. Ale jest naparzanka. Mamy. Musimy reagować wycieczką. A na dokładkę nie mamy żadnej podki leczniczej, więc nas rozkwasi. No i nas rozkwasił i super jest. I ekstra jest. Po prostu normalnie trenować trzeba. No i nie wygrać. I widzi się, że prawie głową siedziałem w tym monitorze. Bo gra mnie, można powiedzieć, wciąga, ale. Dalej lightowo twierdzę, dalej, że to jest typ light. Gra na spokojnie powinna być. Przepraszam, niezbyt nerwowo podchodzić, ale się czasami nie da. Ja nie wrzeszczę, nie krzyczę, ale dziękuję ślicznie z góry za subskrypcję, kreatywną, konstruktywną krytykę. Konstruktywną, czyli coś widziałeś źle, ale wiesz jak to poprawić i podpowiadasz w komentarzu. Przypominam, że komentarz również i polecenie mile widziane z uwagi na to, że ja chętnie oglądam i chętnie też pomagam innym w wybiciu się lub też po prostu poprawieniu na lepszy materiał. Czyli ja też nie mówię, że tylko i wyłącznie źle, nie podoba mi się, nie strzelam bez sensu łapek w dół, bo to nie poprawi twórcy humoru, aczkolwiek no tylko powie, że komuś się coś nie podobało, miej odwagę napisać co i dlaczego i jakbyś to widział poprawkę.
Dziękując Wam za oglądanie, subskrybowanie, komentowanie, polecanie z całego serca. Życzę miłej zabawy w tej grze. No i cóż, zapraszam do kolejnego nagrania. Także mam nadzieję, że ten eksperyment, bo to był eksperyment, czyli mało treningu, a po prostu tradycyjnie pokazałem też pierwszy raz wygraną, jak załączyłem tą grę. Tam będzie wyciszony był głos, dlatego że po prostu nie ustawiłem sobie poziomu odgłosów gry, typu powiedzmy muzyka. Kłaniam Wam się serdecznie, Marek ma 777. Hej, hej!